Tutaj mamy budowę stacji metra Chrzanów. Natomiast cała druga linia metra potrzebuje też zaplecza technicznego, gdzie za stacją metra Karolin. Dokładnie się to będzie nazywać Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, w skrócie STP Karolin. Jak tam wyglądają prace, bo tam jest obszar ogromny. Zobaczmy to w dzisiejszym filmie. Na sam koniec 2023 roku zaczynamy. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Sąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. W poprzednim filmie, dwa dni temu, mogliście zobaczyć, jak wyglądają nowe stacje i jak powstają. Ale w dzisiejszym filmie opowiem Wam o czymś, co jest najważniejsze, bym powiedział, nawet jeżeli chodzi o to wszystko, czyli zaplecze techniczne. Stacja techniczno-postojowa STP Karolin. No i tutaj już widzicie numerki. Numerki będę Wam tłumaczyć co jakiś czas. Też co jakiś czas będzie Wam się pojawiać tabelka, żebyście wiedzieli, który budynek, który widzicie na ekranie, jest którym dokładnie budynkiem. Więc legenda się będzie pojawiać co jakiś czas. Ja Wam już teraz powiem, że ten budynek 21, który widzicie, to jest budynek pomocniczy dla taboru metra, który się tutaj będzie znajdować. No i na razie tutaj wszystko, co widzicie, to są elektrowozownie. Na prawo od numerku 21 to jest kilka ładnych elektrowozowni. Elektrowozownia 6, 5, 4, 3, 2. Więc tego jest co niemiara, bym powiedział. No i co ważne, te elektrowozownie właśnie mają aktualnie już fundamenty, pojawiają się ich fundamenty, no i podobnie to wygląda jak na budowie zajezdni Annopol, jeżeli chodzi o proces powstawania tych elektrowozowni. Najpierw widzimy mniej więcej zadań z wszystkich ścian, a później wszystko jest realizowane dalej. Następnie widzimy budynek numer 10, tutaj po prawej stronie, to jest hala naprawy taboru i ona się znajduje tutaj na samym końcu STP. Też widać fundamenty, z kolei przy budynku 33 dzieje się już trochę więcej, jak i również przy 25. Przy 25 ma już de facto strop pierwszego poziomu. Budynek 25 to jest hala tokarni i lakierni. No i dalej mamy parę domen na Warszawę. Tu macie trochę większą tam tabelkę. Jak chcecie sobie zrobić zrzut ekranu czy coś, to zachęcam, bo będzie tych numerków za chwilę, jak widzicie, całkiem dużo. Nie wszystkie Wam je pokazuję, żebyście widzieli mniej więcej, co się dzieje na ekranie. No i też nie wszystkie budynki są już widoczne na miejscu. Mam nadzieję, że wszystkie numerki udało mi się poprawnie podpisać, bo jest ich naprawdę co niemiara. Na budynków też się tutaj dużo dzieje. To wracając do budynku 25, czyli do właśnie lakierni i tokarki, tutaj jak przypadku się to znajduje, jest już zadaszenie, natomiast sam budynek numer 33 po prawej stronie jest wysoki. On to jest magazyn przyobiektowy, że tak to powiem, i on będzie się znajdować właśnie na końcu samego budynku numer 10, czyli hali napraw taboru. Dlatego też jest wyższy, no i tam te wszystkie elementy będą też mogły być składowane i magazynowane. Jak sama nazwa oczywiście wskazuje. Sam warsztat, tutaj właściwie hala napraw taboru, jest też całkiem długa, tak aby oczywiście cały skład się tutaj mógł na spokojnie zmieścić. Następnie widzimy górkę. W tym miejscu będzie mnóstwo rozjazdów, bo te pociągi wszystkie muszą wjechać do tych elektrowozowni i do napraw i tak dalej, więc tego jest tutaj co niemiara. A w tym miejscu widzimy gruz. A właściwie widzimy jeszcze pół budynku. Tak, tak to wyglądało miesiąc temu w listopadzie 2023. Budynek jeszcze starej betoniarni stał tutaj w połowie, był przepołowiony, natomiast teraz już tego budynku de facto nie ma. On został całkowicie zburzony, jak widzicie na tym obrazku. I widać też bardzo, czemu było niezbędne wyburzenie betoniarni. Budynek numer 32, który widzicie, to jest długi budynek, więc macie go podzielone na dwie części. Tego widzicie 32 na górze i na dole, czasami w niektórych miejscach. No i co to jest ten budynek numer 32? Budynek numer 32 to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o samo STP. To jest wjazd do tunelu szlakowego, czyli do stacji metra Karolin. Z kolei, jeżeli chodzi o budynek numer 15, który tutaj jest podpisany, ja nie jestem 100% przekonany, czy to jest podstacja atrakcyjna. Wydaje mi się, że to jest on, ale tu jest tak dużo tych budynków napakowanych dokładnie w tym miejscu, że no tak mi się wydaje, mniej więcej. Więc tutaj Wam nie daję 100%, że faktycznie 15 to jest 15. Może to też być 18, czyli podziemny zbiornik przeciwpożarowy, ale domyślam się mimo wszystko, że to jest podstacja, bo tak trochę to bardziej wygląda. A tu z kolei jest koniec tego wylotu z tunelu. On będzie naprawdę długi, on będzie zajmować dosyć dużo miejsca na STP i on będzie czterotorowy, więc faktycznie tutaj wszystkie tory z torów odstawczych na STP, za stacją metra Karolin, będą tutaj miały wylot bezpośrednio na STP. No i tutaj mamy kolejne budynki, jakże i ważne, 12 i 13, i obok nich jeszcze będzie oczyszczalnia ścieków.
12 to jest komora odkurzacza, a 13 to jest myjnia taborowa. Jak widać, tutaj już powstają fundamenty, nawet widać mniej więcej zety ścian, no bo już faktycznie słupy stoją do góry i niedługo to będzie wszystko obudowane. Tak samo jak te trzy elektrowozownie, które teraz widzicie. One są takie pierwsze i główne i one nie są przelotowe, tylko są krańcowe. Jak wszystkie elektrowozownie na całym tym SCP, to jest elektrowozownia 7, 8 i 9. W odwrotnej kolejności, jak powiedziałem, tutaj się znajdują. No i tam dalej jeden z ważnych budynków, też wjazdowych, czyli oczywiście 24B, jest to wartownia i biuro przepustek drugie. Jest też jeszcze jedna wartownia, która się znajduje na drugim krańcu całego STP, no bo samo STP jest ogromne, zresztą jak możecie zobaczyć. Takie największe cyferki, no, o wymiarach może powiem w sumie na sam koniec, żebyście mniej więcej mieli taki zarys, jak te STP jest ogromne i jaka tutaj jest faktycznie powierzchnia. Ale dobra, przenosimy się, lecimy dalej, nie zwalniamy, bo mamy tutaj kolejne bardzo ważne budynki. Po pierwsze i najważniejsze, po prawej stronie macie budynek numer 45, to zbiornik retencyjny, więc to jest jeden z ważnych elementów, który tutaj się oczywiście znajduje. Zwróćcie uwagę też, że ten zbiornik retencyjny jest taki przekoszony na pół. To jest miejsce dokładnie, gdzie będzie tor, taki obważanek. To jest tor dla pociągów metra, które będą mogły objechać dookoła budynku 16, 27 i 28, jak i również budynek 31, więc tu będzie po prostu tor, aby pociągi metra mogły objechać dookoła te wszystkie te budynki, no i następnie po prostu nie będzie konieczności korzystania z tokarki, tylko po prostu w ten sposób można obrócić cały skład, no bo to są dosyć długie pociągi, więc to jest najprostszy sposób. Tutaj te budynki kolejne, które widzimy, to jest jeden z moich ulubionych, czyli 23. On się znajduje bezpośrednio wzdłuż linii kolejowej. Jest on na skraju samego STP. No i budynek 23 to jest warsztat służb utrzymania infrastruktury. Jest to ogromny obiekt. Do niego będą wjeżdżać de facto dwa tory i jeden będzie jeszcze z boku po prawej stronie zlokalizowany. No jak widzicie, on jest jeden z bardziej zaawansowanych budynków, pomijając budynki elektrowozownie 7, 8 i 9 i budynek administracyjny, jak się nie mylę, przed nimi. Więc tu faktycznie całkiem dużo się dzieje. Jeszcze do budynku 23 za chwilę wrócimy. Natomiast tutaj popatrzmy sobie tak. Jeszcze raz na zbiornik tendencyjny, następnie 31, czyli warsztat samochodów. 28 to jest coś, o czym możecie nawet nie pomyśleć, czyli warsztat zajezdni i lokomotyw spalinowych. 27, czyli te dwie części tego magazynu, to jest zajezdnia taboru stacjonarnego i 16 to jest hala taboru pomocniczego. No i dalej mamy ponownie budynek 23. No on już faktycznie ma dwie kondygnacje, więc tutaj faktycznie postępuje to całkiem szybko. On docelowo będzie mieć nawet trzy kondygnacje, będzie takie jedno trochę piętro bardziej jeszcze wyniesione. Z kolei teraz stracimy nad budynkiem numer 26. Jest to magazyn odpadów, no i tam po prawej stronie jeszcze widzieliście budynek 19, też bardzo ważny element, czyli magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych. No i jeszcze raz widzimy sobie na całej długości budynek 23. Jak widzicie, ten budynek jest na tyle ogromny, że ma swoje własne dwa żurawie, które się tutaj znajdują i są zlokalizowane. No i widać, można powiedzieć, że sama kubatura tego obiektu będzie najprawdopodobniej najszybciej zrealizowana, jeżeli chodzi o wszystkie obiekty, a przynajmniej tak patrząc. Chociaż z tej perspektywy wygląda dużo bardziej zaawansowanie sam budynek 27 i 16, bo one już mają jako jedne z pierwszych całe zadaszenie, więc tam faktycznie można wejść i się chronić i już nie będzie na nas nic spadać, więc to też jest całkiem ładnie odjechane. No i tutaj robiąc już taki ostateczny końcowy przelot nad dzisiejszym filmem, bo już nagle nam minęło tutaj 8 minut, to tak wygląda całe STP. No i tutaj na koniec powiedziałem wam, że powiem trochę informacji o samym obiekcie. No to tak, będzie tutaj, jest zaplanowane 43 690 m2 dróg projektowane. Chodników też jest całkiem dużo, bo dokładnie 9730 m2. Drzewa to jest ponad 1117 sztuk, krzewy to jest 7118 m2, byliny 1795 m2, 74 m2 prącz, trawników oczywiście mnóstwo, 201 531 m2, no a sama powierzchnia STP Karolin to jest 411 841 m2. Powierzchnia zielona łącznie to jest ponad 305 000.
metrów kwadratowych, natomiast powierzchnia utwardzona łącznie to będzie 117 300 metrów kwadratowych, a pozostała powierzchnia to jest 150 942 metry kwadratowe, więc całkiem duży obiekt. Więcej informacji w kolejnych filmach oczywiście będę wam mówić, jakieś ciekawostki o tych różnych obiektach, co tam będzie się działo i co tam będzie zlokalizowane. Natomiast sam dzisiejszy film mógł być zrealizowany dzięki wam, patronom, a wizjonosza, którzy wspieracie moją produkcję, bo dzięki wam mogłem zakupić jeszcze jedną kolejną baterię do Denona i to wszystko tutaj tak ładnie zmontować. Same cyferki zajęły mi chyba z 2 godziny czy 3 godziny dzisiaj do zmontowania, żebyście mieli to tak ładnie opisane, ale tak już stwierdziłem, że tak samo jak zajezdnia Neopol, tak samo również i to mogę wam pokazać w taki dosyć zaawansowany sposób, abyście po prostu wiedzieli, o czym ja mówię i co dokładnie gdzie się znajduje, bo to chyba jest najlepsze, żebyście widzieli na żywo wszystkie obiekty, jak się tutaj prezentują. Więc jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tego typu filmów, zachęcam do zostania patronami Avizonosza, Patronite ukośnik Avizonosz. I jeżeli chcecie przegapić kolejnego filmu, zapraszamy do Metta, do Karolin i STP i tego wszystkiego tutaj się dzieje. Zachęcam do zostania subskrypcji i tego dziwnego dzwoneczka. Kolejny film zapraszamy do Metta pojawi się tak jak zawsze, co 2 miesiące. Natomiast w przyszłym miesiącu pojawi się sam przelot jeszcze, który nad tymi wszystkimi stacjami i nad tą całością, to powinno się pojawić najprawdopodobniej albo 1 albo 2 stycznia 2024. Natomiast w styczniu powinien się pojawić też kolejny wyczekiwany film, czyli Nowe windy na polu mokotowskim. One już chyba de facto prawie działają albo już działają. Więc one są już na ostatniej fazie i ostatnim stadium i najprawdopodobniej w końcu już się faktycznie przymierzam do zrobienia jakiegoś filmu o trzeciej linii metra i pokazania wam, jak to mniej więcej będzie wyglądać, ale raczej poczekam na miesiące cieplejsze, żeby wszystko było ładne, zielone i lepiej to wyglądało. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze wieczorem powinno się pojawić, mniejsza z tym, film z Gdyni niestety się dziś nie pojawi, bo nad tym filmem siedzę już od jakichś 4 godzin, więc nie wyrobię się czasowo. Szkoda bardzo, ale no cóż, rano mogliście obejrzeć wywiad z Wukatką. A, no i na koniec jeszcze raz tylko zachęcam do obejrzenia tego pierwszego filmu z STP, a czy z nowych stacji do Karolina, czyli do Lazurowej, Chrzanów i Karolin. Film, on się pojawił 2 dni temu i macie teraz do niego też link w opisie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!